Dzisiaj odbywa się po raz pierwszy wydarzenie dotyczące sportów wodnych i takich najbardziej dostępnych dla wszystkich. Piła SUP Festival, nazywamy to Królestwem SUPa, zrzeszamy całą możliwą formę, którą da się zaprezentować uczestnikom. To może z tego korzystać tak naprawdę? Właściwie wszyscy, ponieważ jest to sport najbardziej bezpieczny, które na ten moment funkcjonują. Dzieci, kobiety, mężczyźni, nie ma tu przeciwwskazań. To się rozwinął w ostatnich latach, prawda? Tak, jest to dynamiczny rozwój, który wprowadza jakby w nową strukturę możliwości na wodzie, wcześniej niedostępnych. Jak wrażenia? No super, pierwszy raz w życiu płynęłam, pierwszy raz w życiu na desce i udało mi się być drugą, to jestem super szczęśliwa. Łatwo było czy nie? Trudno było, bo nie miałam sił w rękach, ale warto było, bo... Ale udało się. Oczywiście, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.